Za to mycie wziąłem 3 dychy na metrze, niby dużo, ale powierzchni nie było właściwie wcale. Za to były ciężkie do usunięcia plamki, zatkane odpływy, chlapiąca dysza i masa sprzątania. Ale połączenie płynów i wrzącej wody zdało egzamin, a jeżeli ty chcesz zdobyć kubek z logo Dominik Maluje, to śledź uważnie film, a tam wszystkiego się dowiesz. Hej, witam was, tutaj Dominik, dzisiaj znajdujemy się w przestrzeni miejskiej, więc miejsca nie jest zbyt dużo, ale tak to wygląda, nie chcę tutaj wjeżdżać, żeby sobie nie blokować. Chodniki, chodniczki i właściwie to by było na tyle, tutaj moje ulubione plamki, czyli coś, co wszyscy lubią. Patrzcie, co jest tutaj. Pan właściciel zaczął tą kostkę myć samodzielnie i jaki wyszedł efekt? No, efekt wyszedł taki, że wszędzie mamy niestety te plamki. Ta kostka nie jest zbyt fajna do mycia, zwłaszcza takiego samodzielnego, jeżeli nie macie ciśnienia, jeżeli nie macie przepływu i nie macie wrzącej wody. Dlaczego? Ponieważ kończy się taką delikatną faską. Zobaczcie, tutaj. No i to jest ciężko do myć, bo tutaj nie dochodzi dysza. Jeżeli nie ma ciśnienia, no to jest ciężko. Więc no co? Myjemy no. Wjechał płyn Tenzi Top Effect Moss i nakładamy sobie na chodnik. Pojedziemy chyba od końca. Ok, niech to sobie tak odstoi, a my w międzyczasie dajemy wodę na tak 70-80 stopni i jedziemy sobie od końca. Mam dyszę, mam kółko, więc zobaczymy, czym będzie szło lepiej, przede wszystkim efektywniej i czyściej. Słuchajcie, domyć to się domyło ładnie, tylko co z tego, jak wszędzie jest pełno błota i ciężko to wypłukać, no bo spad mamy tutaj. Trzeba też uważać na kwiatki. Więc powiem szczerze, ja idę po odkurzacz i tak go trzeba będzie pewnie wyciągnąć. Słońce delikatnie się przebija, ale jest niezła mgła. No i co? Dawno odkurzacza nie używaliśmy, nie? Ja nie mogę... Mam nadzieję, że męczycie się wspólnie ze mną. Znaczy inaczej, mam nadzieję, że widzicie, jak ja się męczę i nie męczycie się wspólnie ze mną, tylko sobie siedzicie przy kawie i to oglądacie, jak ja się tutaj męczę. Ja nie mogę. Taplanie się w błocie, a nie mycie kostki. Jeszcze to i tu będziemy mieli zamknięty temat. Przejedziemy sobie ten chodnik, no i woda pewnie będzie płynąć tam. Zobaczymy, gdzie będą kałuże. To jeszcze odnosimy. To wam też pokażę, jak jest tutaj. No mniej więcej tak. Co do mnie ma, żeby się... Nie no, fajnie jest. Fajnie, fajnie ogólnie. Fajnie, jak jest fajnie. Okej. Okay. Zamykamy, tu się... Ała! Zamykamy i tutaj się już nie cofamy. Czy to się da jakoś zamknąć? Pewnie na ten... Na to? Ale jak? Nie wiem jak. No nic, niech tak stoi. Domywamy to i jedziemy tym chodnikiem. I w międzyczasie leczymy guza. Kochane mycie kostki. Ale jest narzekanie dzisiaj, ja nie mogę. Muszę się zastanowić przez dzień, jak nazwać ten film. W sensie jakieś słabe mycie kostki. Ciągle narzekam. No coś wymyśl.
Okej, tutaj mamy domytę. Mniej więcej dotąd. Już wam pokazuję, jak to wyszło. Kamyczki, wszystko wypłukane. Ale mniej więcej w tym miejscu jeszcze trzeba będzie umyć. Tutaj dołek, więc za chwilę znowu trzeba będzie użyć odkurzacza. Efekt z bliska, żeby sobie nie zasłonić cieniem. Coś takiego, mam nadzieję, że widać. No i znowu, to wszystko ląduje tutaj. No bo tam jest umyte i już się do tego nie cofamy. Więc żebyśmy mieli przygotowaną tą część, no to musimy mieć tutaj miejsce. Nałożymy płyn, odczekamy chwilę i jedziemy. W tym miejscu jest odpływ liniowy, natomiast jestem święcie przekonany, że to jest tylko taka pokazówka. Nigdzie nie ma właśnie odpływu, więc zobaczymy. Pewnie znowu trzeba będzie przestawić odkurzacz i gdzieś tą wodę odpompowywać. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie, ale powiem szczerze, cieszę się, że mam myjkę na przyczepie, bo gdyby trzeba było tutaj jeszcze pchać PTLM-kę, czyli myjkę taką, wiecie, na kółkach, do tego jeszcze hotbox, bo przydaje się na tych ciemnych plamkach, no to jak tutaj się wkurzam, oczywiście śmiejąc się, no nie, ale jak jest to wkurzające, że jest mało miejsca, ciągle przestawianie, ciągle się coś zalewa, no to jak jeszcze by do tego doszła myjka i grzanie wody, no to byłoby ciężko. Dość gadania, jedziemy tam. Dwie rzeczy, tak wiecie, do pełni szczęścia, to znaczy tak, zostają nam plamki, więc dobrze byłoby to przejechać jednak dyszą. No i dwa, to co wam mówiłem, no nie ma w ogóle odpływu, więc widać, że wszystko wylatuje, więc żeby nie zalać właścicielowi wszystkiego, no to za chwilę podłączymy odkurzacz. Kochane malutkie zlecenia. Tyle udało mi się wyciągnąć z odkurzacza i oczywiście z całej kostki. Ona tutaj już sobie delikatnie przesycha. I zgadnijcie, ile mi nad tym zeszło. Powiem szczerze, aż sam jestem zaskoczony, no bo ponad godzin. Tylko że mieliśmy pecha na zasadzie tak, wszędzie pełno dołków, wszędzie pełno piachu, no to wiadomo. Oczywiście trzeba było myć jeszcze dyszą, kółka nie działały, odpływu nie było, cały czas odkurzacz, spadów też nie, więc no niestety tak to wygląda. Ja już dzisiaj nigdzie nie pojadę, za chwilkę będzie koniec dnia, bo jesień, więc ja już się z wami żegnam. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.